Siemanko, Elektryczni Warszawa. Dzisiaj na tapecie wylądował Raptor R3. Jest to hulajnoga jednosilnikowa, dosyć dużych rozmiarów. Tutaj jest bardzo postawione na konstrukcję urządzenia, ale to za chwilę. Zacznijmy od parametrów, co nam podaje tutaj producent. Mamy tak, moc silnika 800 W, pojemność baterii 17,5 Ah, napięcie baterii 48 V, koła 10 cali, pompowane bezdętkowe, prędkość oczywiście 20 na godzinę zgodnie z tym, co mówią nam przepisy. Po zdjęciu blokady gdzieś na swoim terenie rozpędzi się w okolicach 45. Maksymalne obciążenie urządzenia to jest 150 kg. Waga samego urządzenia 28 kg. No wodoszczelność tak jak zawsze IP54. No i ładowanie w okolicach 10 godzin. I co możemy powiedzieć o tym sprzęcie? To jest sprzęt raczej miejski. Ale duży. Czy wygodny? Wygodny, bo ma fajne amortyzacje przód-tył. Tylna amortyzacja posiada regulację twardości zawieszenia, więc możemy sobie to dobrać pod to, co nam pasuje. Czyli wiadomo, im równiejsze ścieżki, tym można sobie zrobić twardziej i przy jakichś tam manewrach ona będzie się lepiej zachowywać, tak? Znowuż jak chcemy gdzieś tam jakieś nierówności pokonywać, zmiękczamy sobie i też jest przyjemnie, miło. Zalet ma bardzo duży prześwit. Nawet bym powiedział, że to jest jeden z większych prześwitów w tego typu urządzeniach, bo ona stoi tak po prostu wysoko i dostojnie. Zawieszenie przyjemnie pracuje. Tak samo pozycja za kierownicą jest bardzo fajna. Mamy mega fajnie zaprojektowany podnóżek na stopę. Dla tych, co się kiedyś zastanawiali, czy to się nie urwie, nie ma za bardzo jak. Zobaczcie, ile tutaj jest mięsa. Naprawdę jest dobrze zaprojektowane. Osobiście żeśmy skakali na tym. Nawet nasz kumpel Hulaj Zbyszek z wagą 100 kg tutaj robił różne dziwne rzeczy na tej hulajnodze. Nie udało się jej zepsuć. Z takich mega, mega dużych zalet jest sztyca kierownicy z tym mocowaniem. Mocowanie jest bardzo podobne do takich mocowań typu Kugo G-Booster, Kugo G2 Pro, natomiast ono tutaj jest zdecydowanie większe. Dodatkowo sama sztyca kierownicy. To warto pokazać. Tu jestem w stanie ją objąć, ale już tu nie jestem w stanie jej objąć. Dlaczego to tak jest? Stożek. Bo to jest stożek, to nie jest rurka, to jest stożek. To naprawdę kawał urządzenia. Dobra, przechodzimy teraz, zostając przy kierownicy, pokazując cały nasz tutaj, powiedzmy, pulpit, jak to wygląda. Lubię to. Tak. Ale widać, że nówka. Włączam ekranik. Uruchamiam. Ekranik powinniście znać już z poprzedniej wersji, którą pokazywaliśmy, czyli R1. Jest, powiedzmy, dokładnie taki sam. Mamy też panel tutaj kontrolny. Wada, według mnie, tak jak tutaj mamy zaznaczone białym, co ten przełącznik robi, dlaczego tutaj mamy tylko wgłębienia, a nikt białą farbą nie przeleciał? No, wiadomo, można sobie zrobić to samemu, no ale po co? Można było to zrobić od razu w fabryce. Następna zalet urządzenia to jest jego kompletność, czyli mamy oświetlenie. No u nas niewyregulowane, no bo nówka, po prostu wyjęta z pudełka. Mamy klakson, mamy dzwonek, zależy kto co lubi. No tutaj zmieniamy sobie tryby, to wiadomo, tak. Mamy tryb pieszy, mamy tryb eko, STD i turbo. Mamy też zmienianie kilometrów, mil. Tu mamy manetkę, co jedni mówią, że super, inni mówią, że nie super. Mamy hamulce, mamy kierunkowskazy. Hamulce są linkowe, tak by ktoś pytał. Linkowe, tarcze 140. Widoczne kierunkowskazy. Tutaj mamy dość jasno u nas w lokalu. I tak jak widać, te kierunki naprawdę widać. One nawet są widoczne w dzień. One są też tak dodatkowo zaoblone, nie tak jak jest w Raptorze R1.
przez co i z przodu, i z tyłu kierunkowskazy widać. Po prostu je widać. No trzeba sobie powiedzieć, że to jest zupełnie inna konstrukcja niż Raptor R1, więc nie ma co konstrukcyjnie porównywać tych sprzętów. To jest naprawdę zupełnie inna konstrukcja. Tak samo jak w tamtej wersji na ekraniku, jak włączymy światła, to nam wyświetla na ekraniku, jak włączymy kierunek, to nam wyświetla, że jest włączony kierunek, więc ekranik jest czytelny, fajny, duży, można porównać, nie wiem, do pierwszych smartfonów, jeżeli chodzi o wielkość. Mamy temperaturę sterowników. Mamy temperaturę sterownika, bo tu jest jeden, bo jest jeden silnik. Tak, bo jest jeden, bo więc to jest wersja sterownika. R3. Mamy światełko z tyłu, mamy błotniki, jedni mówią, że dobrze chronią, inni mówią, że kiepsko chronią, my mówimy, że będziemy się starać pomóc tym, co mówią, że kiepsko chronią. No tylko wiadomo, na wszystko potrzeba czasu. Wielkość urządzenia. Tak, to jest ciekawe. To jest, tak jak powiedziałem, miejski sprzęt, ale duży. Duży. Jeżeli ktoś myśli, że Raptor R3 jest chociaż podobny do Raptora R1, to się myli. To się myli. Tu mamy 8,5 Pro Lite'a Motusa. To jest malutka hulajnoga. Hulajnoga, którą żeśmy przystawiali też do Raptora R1. Tak jak widzimy, no jest różnica. A teraz przystawimy Motusa Pro Sport 2021, żeby porównać wielkości. Mniej więcej równo. Prześwit też można porównać. Cośmy mówili wcześniej, że Raptor ma naprawdę duży ten prześwit, czyli wysoko zawieszony podest. Tak jak widać to na filmie. I tak samo można zwrócić uwagę, nie wiem czy będzie to widać, ale z boku pewnie tak. Jedna i druga hulajnoga ma koła 10 cali. A jak sobie popatrzymy na wysokość tych kół, to kurczę, tamto 10 cali, czyli w Raptorze, wygląda na jakieś wyższe 10 cali niż w ProSporcie. Ciekawa sprawa, nie? Może dlatego, że Raptor ma inną felgę, która jest większa. No ma inną felgę, tak, to prawda. A im większe koło, tym większa wygoda jazdy. No możemy też porównać na przykład oświetlenie tych hulajnog. Tak jak żeśmy wspominali, że Raptor jest kompletny, nie trzeba go w sumie doposażać, bo ma oświetlenie, ma klaksony, dzwonki, co tam sobie wymyślicie. Światełko w Pro Sporcie i światełko w Raptorze. Pro Sporta to ty żeś w ogóle włączył? No psz, a ja. Świecą oba. Światło hamowania. Światło hamowania. No oczywiście nie ma co mówić, że o, ProSport droższy i na przykład nie ma oświetlenia i tak dalej. Trzeba pamiętać, że ProSport ma dwa silniki, tutaj mamy jeden silnik. Ma ProSport, większy akumulator. ProSport ma większy akumulator, no chociażby ma zasilanie 52 V niż 48, szybciej pojedzie i tak dalej, i tak dalej. No dwie inne klasy hulajnogi, ale chodzi po prostu o porównanie, tak? Czy podoba ci się hulajnoga Raptor R3? Mi? Tak, to. Wizualnie? Tak. Tak, jest całkiem w porządku. Niespecjalnie bym nic zmienił. Mi tak jak na przykład niektórzy mówią, że błotniki chlapią czy coś, mi to nie przeszkadza, bo ja nie jeżdżę w złych warunkach pogodowych, więc na dobrą sprawę mogłoby ich wcale nie być. Podoba mi się to, że na przykład ten podnóżek nie jest jakiś taki rażący, bijący po oczach, jest fajny, smukły. Tak samo ma fajne zaoblone kształty. Nic tutaj nie ma ostrego tak naprawdę, nie? Można też pokazać zawieszenie, jak ono chodzi. Nie wiem, czy żeśmy wspominali, chyba nie, że tylny zawias jest regulowany, jak chodzi o wysokość, tak samo o sztywność tego zawieszenia. Można sobie zrobić sztywniej bądź mięcej. No dobra, wskakuj. Wskakuję. Twoja waga? 80 kg.
Świeżo wyjęty z pudełka. Nie wiem, czy coś widać, czy coś się ugina. Tak, troszeczkę się ugina. Ale mało. No to teraz ugniemy przód. Nie mogę coś równowagi złapać, ale... Dobra, teraz z tyłu. Tak całkiem z tyłu. Całkiem z tyłu. No. Zwróćcie uwagę na to, że jest cicho. Tak. Tak jak Pro 10, żeby było jeszcze cicho, wymaga naraz podkładek. Tutaj nie ma możliwości założenia, ale tak naprawdę nie są potrzebne podkładki, ponieważ to jest normalne zawieszenie, które działa całkiem sprawnie. Niestety przód nie jest regulowany, przynajmniej my nie znaleźliśmy opcji regulacji tego przodu. Tył tak. Natomiast przód jest troszkę miększy od tyłu. W oryginale. Tak. Tak jak przychodzi z pudełka, nie? Co do manetki, jak w Raptorze R1, oczywiście manetkę możemy zmienić. Na jaką? Możecie sobie zobaczyć chociażby na filmie z Raptorem R1. Tam pokazywałem manetkę, którą można założyć. Można założyć na manetkę na palec kciukowy, tak jak jest, ale inną. Lub założyć manetkę na palec wskazujący, bo takowe też na rynku polskim są dostępne. Chcieliśmy jeszcze przypomnieć o chociażby aplikacji, która jest dokładnie taka sama jak w Raptorze R1 i realnie ma dokładnie te same funkcje, czyli jeżeli kogoś interesuje ustawienie prędkości takiej, jak nam pasuje, to ten model na to pozwala. Tak, co jeszcze ważne, można pokazać, jak się składa ten sprzęt, bo on no, oczywiście jest składany. Już żeśmy wspominali o tym śrubie tutaj z przodu, że jest niektórym znana z takich sprzętów jak na przykład Kugo G-Boster albo Kugo G2. No i tak sobie to wygląda. Jedziemy sobie w dół. I to jest moim zdaniem wada. No bo mamy taki pasek, który za bardzo nie wiadomo co z nim zrobić. Czasem pasuje, czasem nie pasuje, pewnie z czasem się trochę wydłuży. Jak to paski. Więc pasek musimy zapiąć tak, jak tutaj brat to pokazuje. Jak już jest założony, to nam dalej mamy ruch na sztycy. Możemy elementem mostka kierowniczego rozbić sobie podest, porysować go tak naprawdę na ten stopę. Natomiast... No i teraz czy da się ją podnieść w jednym ręku? Sprawdźmy. No da się, chociaż nie jest to jakieś super... przyjemny, ale da się ją wrzucić do samochodu czy coś, więc jak najbardziej się da. Niestety rączki nie są składane, ale jest to zbyt poważny sprzęt, żeby miał składane rączki. No i tutaj można pokazać, jak ten system jest zrobiony, tak? Mamy taką klamrę, dosyć grubą i ona się po prostu zaczepia tutaj w to miejsce i w miejsce na dole. Jest to solidne. Raczej się nie powinno. Możecie też przy okazji ocenić spawy. Całkiem kawał solidnego sprzętu. Ale jak wspominaliśmy, mamy plany co do Raptora R6, który będzie oczywiście pokazany w naszym następnym wideo. Tam mamy zamiar troszkę narozrabiać i założyć mu bebechy od Otusa ProSporta 2021. Robi się też coraz cieplej, a co za tym idzie, za chwilę pojawią się na naszym kanale filmy zjazd na tych hulajnogach. Dlatego postanowiliśmy na początek pokazać wam po kolei te sprzęty, których żeśmy nie pokazali w zeszłym roku. Jak bo już, nie starczyło czasu. Jak już skończymy pokaz sprzętów, zaczniemy jeździć. Tak. Z tego miejsca przypominam o subskrypcji kanału, bo warto. Mamy na ten sezon parę planów. Nawet można powiedzieć ciekawych akcji, które będą organizowane na terenie Warszawy. Będą do wygrania różnego rodzaju nagrody, więc żeby być na bieżąco, subskrybujcie nasz kanał. Zapraszamy na grupy na Facebooku, przede wszystkim grupa naszego sklepu Elektrycznie Warszawa. Sam sklep Elektrycznie Warszawa, grupa Kugo, Motus, Joyor Polska. W sumie tyle. Z tego miejsca żegnamy się. Widzimy się w kolejnym wideo.